Witam, witam. Dzisiaj zaczynamy kolejną serię odcinków o danym modelu. I tak się znowu trafiło, że będzie to po raz kolejny marka Audi, a model A6. Widz chciał, no to ma. Także jeśli masz propozycję, daj znać w komentarzu. Nie zapomnij przy okazji o lajku i obowiązkowo kliknąć subskrybuj. Najlepiej z dzwonem, by dostawać powiadomienia. Także zaczynamy. A6 zaczyna się od generacji C4, ale tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana niż przy A4, bo A6 to kontynuacja Audi 100, a C4, czyli pierwsza generacja A6, jest liftem Audi 100 C4. W 1994 roku zastąpiono model V8 przez A8. I tak też Audi 80 stało się A4, a Audi 100 A6. Nazewnictwo też uległo zmianie w wersjach z S, bo S4 było w modelu 100, a wprowadzając A6 nazwę zastąpiono na S6, a S4 trafiło do A4. Także A6 produkowano od 1994 roku do 1997. W nadwoziu sedan oraz Avant. Liftu C4 nie było, bo ona sama nim była, stąd taki krótki okres produkcji i pojawienie się znacznie nowocześniejszego, stylistycznie jak i technologicznie, C5, ale nie mówię, że lepszego. Z wyglądu szału nie ma. Widać, że to jeszcze jest stara szkoła Audi, jak i że jest to limuzyna, także swoje wymiary to ma, jak i bardzo dużą maskę. Patrząc na to, a na W124 i E34 czegoś po prostu braknie, ale za to wnętrze bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo jest zaprojektowane przepięknie. Do tego jest bardzo dobra jakość, której w nowszych generacjach nie spotkamy. Podoba mi się wszystko, od kształtu deski, pod czcionkę zegarów, no i te trzy wskaźniki na środku. Znaczy no, po lewej jest zegarek analogowy, później jest temperatura oleju i napięcie akumulatora. I to się komponuje idealnie w tym miejscu. Jedynie brakuje mi takiej symetrii na desce, gdy mamy radio gamma, które jest widocznie szersze od pozostałych i gniazdo zapalniczki znika z miejsca obok po prawej stronie i trafia na dół obok ręcznego. I co warto zauważyć, przełącznik od lusterek jest właśnie obok radia po lewej stronie, a nie na boczku drzwi. Oczywiście pod tą wielką maską mamy silnik wzdłużnie, ale niestety jak to w Audi, cały silnik wystaje poza kielichy. No ale... Na szczęście jest napęd quattro drugiej generacji na Torsenie T1 z podziałem 50-50 i maksymalnym przeniesieniem 75% momentu na jedną oś. Reklama. Zachęcam do sprawdzenia serii vlogów, która dotyczy budowy furki. Wszystkie filmy o tej tematyce macie ładnie w tej playliście. Masz odnośnik tu u góry. Daj szansę i zerknij. Góry dziękuję. Do tego, mimo takiej masywnej postury i zbiornikowi aż 80-litrowemu, T4 waży od 1400 kg. Czyli jak na limuzynę i rozmiary nie jest źle. A mamy taki duży zbiornik, bo oszczędnego 1.0 TSI tutaj nie mamy, bo wybór zaczyna się od 1.8 do 25-konnego. Następnie mamy 3 jednostki o pojemności 2.0 i mocy 100, 115, 140 koni. 2.3 R5, 133 konie. V6, 2.6, 150, 2.8, 174, 193. Diesle 1.9, 90 koni, 2.5, R5, nie mylić z V6, które jest się i jest w C5, 115 i 140 koni. Do tego brak zaznaczyć, że jedynie 3 jednostki są na podwójnym wałku rozrządu, czyli do HC. 1.8, najmocniejsze 2.0, jak i 2.8, 193 konne. Przy wyborze silnika na pewno brak wykluczyć jednostki czterocylindrowe. Czemu? Stosunek spalania do mocy jest kiepski. No i też wystarczy spojrzeć, jak te jednostki wyglądają w tej komorze, która mieści nawet V8. Błędnie ludzie z góry stwierdzają, że V-ki sporo palą. Jest to całkowita bzdura, którą C4 właśnie obala. 2.6 z quattro i gazem potrafi spalić 9,5 litra gazu, a 2.8 ma najlepszy stosunek mocy do spalania. Ale owszem, 20 litrów na 100 km jest realne. Dlatego taki duży zbiornik jest spoko sprawą. I co aż ciężko powiedzieć, ale 1.9 TDI tutaj nie powinien być brany pod uwagę. I aż to się ciężko im mówiło, ale no taka jest prawda. 14 sekund do setki to niezbyt dobry wynik.
ale za to 2,5 TDI są bardzo trwałe, dynamiczne, jak i oszczędne. Co do usterek, no jest ciężko coś konkretnego powiedzieć, bo to była bardzo udana konstrukcja Audi. Prostota jest znacznym plusem, bo nie ma problemu, żeby samemu coś zrobić, a zazwyczaj dochodzi do jakichś drobnych usterek z elektryką, jak i osprzętem silnika. Rdza tutaj może się pojawiać pomimo ocynku, chodzić klar, tego listwy boczne na drzwiach potrafią puchnąć, jak i odpadać. Ale brak się nastawić, że mogą nas spotkać różne awarie, bo w końcu A6, C4 może mieć nawet już 29 lat. Pora na chwilę zwrócić uwagę na Avanta, który ma sporą szybę i od tyłu nie widać słupka D, a sam bagażnik ma aż 510 litrów i do tego podwójne dno, praktyczny kształt i niski próg załadunku. Także jest to zdecydowanie nadwozie warte uwagi, bo co jak co Audi w kombiaki zawsze umiało. Tak samo warto zerknąć na S6, która była produkowana w tych samych latach co zwykła A6, jak i wychodziła w obydwóch nadwoziach. Ale pod maską mamy już coś no niezwykłego. Silnik pięciocylindrowy o pojemności 2,2 litra z turbiną o mocy 230 koni, 350 Nm, co pozwala robić 0-100 w 6,7 sekundy, a Vmax wynosi 235 km na godzinę. Jak i w opcji było 4.2 V8 o mocy 290 koni, 400 Nm, który był w stanie robić 0-100 w 5,9 sekundy, a Vmax wynosi 249 km na godzinę. Do tego mamy lekko przeprojektowany zderzak przedni, a z tyłu w sedanie, jak i w Avancie, lampy są jakby połączone. Coś na podobę RS2 Avant. To wygląda tutaj znacznie lepiej, przez to, że rejestracja znajduje się pośrodku tych lamp. Do tego w środku wszystkie wskaźniki mają białe tarcze i czerwone wskazówki. Dekory z karbonu lub drewna, kierownica z logotypem, taka sama jak w S4 B5 i do tego sportowe fotele. W moim odczuciu, wyglądu, mogło się coś więcej zadziać. Na przykładzie A4 B5, a S4. Różnica jest widoczna gołym okiem. A tutaj te zmiany są dosyć dyskretne. Audi jeszcze zadbało o kolejną wersję. A dokładniej grzebali przy tym Quattro GmbH i stworzyli S6 Plus, które było mocno limitowane i produkowane od czerwca 96 do października 97. Powstało jedynie 952 egzemplarze, z czego 855 to były Avanty, a zaledwie 97 to był sedan. Pod maską 4.2 V8, ze zwiększoną mocą do 326 koni, a newtonów nie przybyło, czyli było ich 400. 0-100 w 5,6 sekundy, a Vmax ograniczony elektronicznie do 250 km na godzinę. Tą wersję można było skonfigurować w niebieski kolor, tapicerkę z niebieskiej alkantary oraz niebieskie tarcze licznika i wskaźników. A takie bajery no trochę kosztowały. W Polsce C4 najtaniej mamy za 6,5 kafla. I to w sumie dwie. Jedna na chodzie i używana na budowie, a druga wyrejestrowana jako dawca. Ale jeśli to ogłoszenie pominiemy, no to możemy uznać, że zaczynają się od 9 000, a najdroższa za ponad 34 000. A na zdjęciu jednym widać, że ta osoba zajmuje się odbudową aut. Jak i w opisie oferuje, że wgniotki, które to auto posiada, można u niego się pozbyć. Jak jest pełen serwis, czyli w skrócie, to auto jest odpisowane dobrze pod sprzedaż. S6 w Polsce są tylko dwie. Obie w Avancie i silnikiem 2.2 turbo. I są za 52 tysiące i 65. A u sąsiada za płotem zaczynają się od 400 tysięcy, a najdroższa sztuka kosztuje 100 tysięcy więcej. S6 Plus to nawet u Niemca za płotem brakuje, bo są tylko dwie. I co ciekawe, jedna to w sumie jest z Polski i wystawiona jest za 70 tysięcy. Oczywiście mówię o złotówkach. Podsumowując, A6, C4, może i w serii, jak się nic nie pobawi, w zawiasy, felgi czy wydechy, to oka nie przyciągnie, a szkoda by taka furka zaraz zapadła całkowicie w niepamięć. Sam jestem w szoku, ale C4 była dobra i nadal jest. Ciężko jakieś negatywy, pałki z pięknym dźwiękiem,
niskim spalaniem, jak i awaryjnością. Wnętrze to nie dość, że jest schludne, to jakościowo to jest istna kwintesencja tego słowa. W C4 no brakuje większej zaciorności, szczególnie w S6, ale poza tym to była zdecydowanie udana konstrukcja Audi. I w następnym odcinku sprawdzimy, czy C5 była godnym następcą takiego kozaka. Sprawdzić sprawdzimy na pewno, ale czy ty ten film zauważysz? Dlatego zachęcam do suba z dzwonem, by zawsze być na bieżąco. Z góry dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia. See you later. Witam. Lecimy dalej w tematyce Audi A6, a dzisiaj tematem będzie generacja C5. I standardowo zachęcam do kliknięcia w suba z dzwonem, by rozwijać ten kanał, jak i wyrażenia swojej opinii nie tyle o filmie, ale i samej C5. Z chęcią poczytam, co wy myślicie. A teraz zaczynamy. Linki macie w opisie. C5 to druga generacja modelu A6. Jeśli nie wiesz czemu, to zapraszam na poprzedni odcinek o C4, gdzie na początku to tłumaczyłem, czemu jest taka numeracja. Produkcja trwała od maja 1997 roku do czerwca 2004. Avanta wprowadzono rok później, czyli w 1998 roku, a lift był w 2001. Zmiany tak z grubsza, licznik ma chromowane obwódki, nowy FIS, zegarek zmieniono z analogowego na elektroniczny, zderzak przedni i do tego spryski są nie na, a w zderzaku, czyli po prostu nie wystają poza obrys. Szersze listwy drzwi, blenda rejestracji, czarna, a nie taka jakby przezroczysta. Maska wraz z grillem, przełącznik od świateł, kierownica i w Avantach, ładnie mówiąc, wyeksponowany wydech. Do tego na pewno jakieś drobiazgi pokroju możliwości wyposażenia C5 w nawigację plus. Wygląd to, się zadziało. Mottem przy projektowaniu było: panie, zrób tak, żeby było zero ostrych krawędzi. Weź wszystko to tak ładnie zaokrągli. No i mamy takie coś. Od przodu no widać mocne podobieństwo do A4 B6. Ale ten tył tutaj jest jeszcze gorszy. Klapa jest całkowicie zaokrąglona. I mowa tu oczywiście o sedanie. W skrócie mówiąc, bo nie chcę za dużo poświęcać materiału na wyzwanie tego krąglusia, Avant jest tutaj istnym zbawieniem, bo koncepcja krągłych kształtów no jakby nie pasowała do tego sedana. A tutaj w Avancie te kształty no wyglądają miodzio. W ogóle też ta cała blenda z tyłu, no niby taka... A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Ale z drugiej strony, no chociaż tam coś się dzieje na tej klapie. Może to się nie podobać, jak jest taki kontrast między metalikiem a czarną poliftową blendą, ale w sumie to jest bardzo oryginalne i C5 od tyłu nie pomyli się z niczym innym. Do tego też brak zaznaczyć, że te kształty, jakie C5 posiada, serio coś dawały, bo współczynnik oporów powietrza wynosi zaledwie 0,28. Co do wyglądu, to nawet napęd miał tutaj coś do powiedzenia, bo z quattro w poliftowym Avancie, tak, tylko w Avancie, bo sedana nawet Audi odsunęło na bok, mamy widoczne dwie spluwy z tyłu. Wnętrze, no takim kozakiem jak w C4 nie jest. Porównajcie to sobie sami. No takie to, okej, spoko, ale nie ma jakiegoś szału, by się podniecać kształtami, bo no ich nie ma. Poza listwami na drzwiach, przechodzącymi tak smukle w nawiewy. To robi wrażenie, ale deska sama w sobie jest dość prosta, ale też nie mówię, że jest brzydka. To ciekawe, przełącznik od lusterek nadal nie znalazł miejsca na boczku, a jest obok ręcznego, czyli w miejscu, gdzie C4 mogła mieć gniazdo zapalniczki. Reklama. Zachęcam do sprawdzenia serii vlogów, która dotyczy budowy E46. Wszystkie filmy macie ładnie w tej playliście, a odnośnik o tutaj u góry. Daj szansę i zerknij na chociaż jeden materiał. Z góry dziękuję. Względem poprzednika, bak paliwa zmniejszono na 70 litrów. Także zerknijmy, czy to oznacza, że dużych silników już tu nie ma. Najmniejszy wybór to 1.8, 125 koni. Dalej już coś fajniejszego, bo 1.8 turbo, 150 i 180 koni.
2.0-130. V6 zaczyna 2.4 o mocy 165 i 170 koni. I teraz już tak trochę grubiej, bo 2.7 biturbo 230 i 250 koni. Jednostkę tą możecie kojarzyć z S4 B5. 2.8 model V6 193 konie. 3.0 220 koni. 4.2 V8 300 koni. I nie, to nie jest wersja S6. Dalej, lekociki. 1.9 wtedy, no tutaj musi się pojawić. 110, 115 i 130 koni. 2.5 V6, czyli to już nie te zajebiste R5 z C4, ale zaraz powiem, czemu tak jest. Mocowo od 150 do 180 koni. Z wyborem silnika tutaj już można się zastanowić nad czterocylindrowcem, ale uturbionym. Po 1.9 TDI dostał tutaj parę koników więcej względem C4, gdzie było tylko ich 90. A dokładniej mówię o wersji 130-konnej. 1.8 turbo, jak i reszta V-jak, nie jest zła. Jedynie te 2.5 TDI. Takie coś, no, szkoda gadać. Ach, szkoda kurwa gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę. A bardziej tu chodzi o olej, a tego to często nie rozumieją ludzie, którzy się przesiedli z 1.9 TDI, do którego olej to nawet do baka lali. I jeździło to, panie, jak na nitro. Ten klekocik jest bardzo wrażliwy na jakość oleju i łatwo o wycierające się wałki. Potem pełno opilków, które zacierają trzpienie zaworowe. I do tego filtr odpowietrzający skrzynię korbową. No i jednym słowem, jebut. Zazwyczaj z tym problemem borykał się najsłabszy wariant mocowy. Już na pewno wiesz, że Audi B4 no nie skręca i jest zwykłym kanapowcem. Do tego jeszcze brak wstawić tam 2.5 TDI, nadwozie sedan i na koniec skrzynię multitronic. No brzmi to jak najgorszy koszmar Audiarza. Rano boję się otworzyć oczy. Ze strachu przed... Nie byłbym w stanie tym nawet jeździć, bo bym czuł się jak na skuterze. Do tego też jakoś nie grzeszy trwałością. Ale jest jedna dobra rzecz w tej skrzyni. Że nie była montowana z napędem quattro i w wersjach sportowych A6. Do usterek w C5 możemy zaliczyć zatykające się odpływy, a to może doprowadzić do lekkich problemów z elektryką, bo moduł komfortu mamy pod stopami kierowcy. Rdza tak po cichu może atakować podwozie, plastiki w środku się wycierają, głównie na panelu klimatyzacji, reflektory żółknieją, jak i zawieszenie lubi zabrać parę stówek z wypłaty, ale równie dobrze te pieniążki możesz przeznaczyć na zakup S-Line'a, albo chociażby logotyp na grill, by czuć się prestiżowo. Czego no nie można było zrobić w C4, bo takiego czegoś jeszcze nie było. Zawieszenie minus 20 mm, portowe fotele z tkaniny Speed lub skóry, kierownica trójramienna, czarna podsufitka, a zmiany z zewnątrz to logotypy i dokładki na doły drzwi. No ten pakiet tutaj nie gra zbyt dużej roli, czego nie powiemy chociażby o B6, gdzie no daje bardzo spore zmiany stylistyczne. Ale no jeśli chciałbyś takie widoczne zmiany, to proszę bardzo. Od 99 roku do 2005 Audi produkowało wersję Allroad. Ale taka serio, a nie jak w Leon Experience, który tylko tak wyglądał, że to jeździ w terenie. Tutaj mamy nie tyle poszerzenia plastikowe, jak i zderzaki, ale prześwit, który jest zależny od trybu, bo jest tutaj zawieszenie pneumatyczne. Możemy mieć od 142 do 208 mm prześwitu. Do tego mamy wzmocnione podwozie, a sama płyta podłogowa wykonana jest z grubszej blachy o 20% względem zwykłego A6. W manualu jest tak zwany tryb niskiego zakresu obrotów, a napęd oczywiście na 4 buty o Torsena T1. Pod maską początkowo było tylko 2.7 biturbo i 2.5 TDI 180 konny. W 2003 roku pojawił się wariant z 4.2 V8, a w czwartym słabsze 2.5 TDI o mocy 163 koni. Allroad był topowo wyposażony, nawet i w skórzone fotele Recaro. Idąc dalej mamy z lekka ciekawostkę, a mianowicie A6
z 4.2V8 różni się od reszty, bo ma poszerzenia jak w S6. A po lifcie Avant jeszcze do tego ma taki sam zderzak tylni z dwiema spluwami. Tak oto powstają właśnie ulepione S6, a raczej to dołożenie znaczka i lansowanie się, że to jest ta wersja. A do takiego prawdziwego S6, no ma długą drogę, bo nawet jeśli chodzi o silnik, to 40 koni z chipa, a 40 koni przez zmiany mechaniczne, to jest całkiem inna sprawa. Do tego w S6 zawias tylni, sanki przednie i tylnie są z aluminium, a nie z żeliwa jak w A6. Ale no już zejdźmy z tej A6 i idźmy na to S6. Produkowana była od 1999 roku do 2003. Jednostka napędowa, to jak już wspomniałem, było to 4.2 40-zaworowe w układzie V8 pod kątem 90 stopni o mocy 340 koni, 420 Nm, 0-100 w 5,8 sekundy, ale jak na 1765 kg nie jest tak źle. Silnik ten jest jeszcze na normach emisji Euro 3, także to dobra nowina, bo nie ma 15 katów i nie chodzi to jak wentylator od komputera. Do lifta S6 wychodziła w standardzie z 6-biegowym manualem, chłodzonym olejem, ze skróconymi przełożeniami, a w opcji był Tiptronic, który również dostał taki zabieg, taki system dynamicznego zmieniania biegów, by lepiej je dobrać w zależności od stylu jazdy kierowcy. Oczywiście napęd na 4 koła, na torsjonie T1 z elektroniczną blokadą mechanizmu różnicowego na przedniej i tylnej osi. Jak już mówiłem, aluminiowy zawias jak i sanki, by trochę zejść z kilogramów, amorki gazowe, pomaganie czułe w zależności od prędkości, większe heble, bo chyba nie wspomniałem, ale A6 nie słynęła z wydajnych hamulców. Z wyglądu, no tak schludnie, ale i mało. Z przodu mamy kratkę grilla, jakiś zderzaka, lusterka aluminium, dokładki na drzwi większe niż w S-Line, belgi AWS 17 cali, które no już w wielu modelach Audi możemy spotkać, ale no są lekkie i ładne, także no nie ma co się dziwić. Z tyłu, nawet i w sedanie, dalej inny zderzak. Oraz pojawiły się w końcu te dwie rury, ale na klapie nadal nic nie ma. W środku natomiast panele sportowe, opcjonalnie Recaro, dekory karbon lub drewno, podsufitka z Alcantary, no i logotypy. Ale spokojnie, mamy coś jeszcze. RS6, produkowane od lipca 2002 roku do września 2004. Silnikowo jak w S6, ale mamy tutaj podwójne ale w sumie, bo jest tu podwójne doładowanie. 4.2 A8 biturbo. Brzmi potężnie. 450 koni, 580 Nm, które osiągamy od 1950 do 5600 obrotów na minutę. I widzisz te liczby? Jakie to było elastyczne? A wszystko to przez te dwie turbiny w połączeniu z zmiennymi fazami rozrządu na zaworach dolotowych. 0-100 w 4,9 sekundy przy wadze 1865 kg, czyli o 100 kg więcej od S6. Skrzyniowo mamy wyłącznie Tiptronica, który względem S6 ma krótszą trójkę, a dłuższą piątkę. Napędowo jest drastyczna różnica, skąd ten przypływ masy, bo jest tutaj Torsen T2 z dynamicznym centralnym mechanizmem różnicowym. Podobną konstrukcję spotkamy w A8D3 z silnikiem 6.0W12. Do tego sztywniejsze sprężyny z amortyzatorami z innowacyjnym systemem DRC, czyli za pomocą pompy jest regulowane ciśnienie tak, by pomimo przechyłów bocznych jak i przód tył zachować przyczepność i komfort, niezależnie czy przyspieszamy, skręcamy czy hamujemy. Na moje to jest wykastrowanie z odczuć, jakie powinniśmy dotknąć podczas jazdy. Tylko po prostu jedziesz i nie masz żadnych wrażeń. Dlatego już rozumiem, czemu tak się do Audi trochę przyjęło, że furki jadą, ale kierowca nie czuje tej prędkości. Jeszcze zanim zacznę mówić o wyglądzie, to była wersja RS6 Plus z mocą podniesioną na 480 koni i 580 Nm, które były osiągalne aż do 6000 obrotów na minutę. 0-100 w 4,4 sekundy, a oficjalny Vmax wynosi 280 km na godzinę. Wersja ta była dostępna jedynie
na rynek europejski w nadwoziu Avant w ilości 999 sztuk. Stylistycznie mamy chrom na dole klapy, do tego w końcu jakaś lotka. Avantowi no nie była ona potrzebna aż tak, ale sedanowi oj bardzo. I jak na to spojrzałem, to nie ma co się dziwić, że na internecie jest pełno lotek do sedana, bo z nią, jak i z podwójnym wydechem, nagle zaczyna się prezentować ładnie. Aż sam nie wierzę, co mówię, ale no wygląda to ładnie. Dalej mamy inny dyfuzor względem S6 z wzorem w taką kratkę, większe spluwy, brak nakładek na drzwi, ale za to mamy masywne progi. Z przodu zderzak z większymi wlotami, z wzorem w kratkę, tak samo na grillu. A wersja Plus zawierała całkowity dechrom. W środku jest jeszcze więcej karbonu względem S6, fotele Recaro w standardzie z logiem RS6, no i jeszcze więcej karbonu pod maską, a bardziej to można uznać, że spory kawał karbonu pod maską. A to może się wiązać jedynie ze sporą ceną. A szóstkę znajdziemy w przedziale, który sam nie uwierzyłem i musiałem odświeżyć stronę. Od 5000 do 30, co chyba nie jest jakąś wygórowaną ceną, skoro za to mamy cudne 2.7 biturbo z quattro. No może to nie jest topowe 4.2, ale no ja bym powiedział, że 2.7 jest nawet i lepsze, bo znacznie bardziej podatne na modyfikacje. Dalej mamy Allroada od 7 do aż 47. Odstaje od ceny i to aż o 15 tysięcy, ale no ze Szwajcarii ponoć. I aktualnie z tą Szwajcarią się tak w Polsce przyjęło, że chyba co trzecie auto właśnie z niej pochodzi. Tym bardziej z komisu. I na moje radzę z tym uważać. Bo ludzie kłamią, właśnie taka łatka przyjęła, że jak auto jest ze Szwajcarii, to jest stan idealny i nawet nie ma na co patrzeć. I tak właśnie mącą ludzi. Ta wersja ogólnie potrafi rodzić spore wydatki. A wszystko przez ten zawias pneumatyczny. I właśnie dlatego może być taka niska cena zakupu. Dlatego to jest pierwsze, co trzeba sprawdzić kupnem takiego modelu. S6 od 19 do 49. Także no cena zdecydowanie nie jest duża. A RS6 od 57500 do 155. Ale tutaj jest ostra przebitka, bo kolejna jest już za 80. Także no ona jest prawie dwa razy droższa. A od najtańszego 3 razy. Ale zerknąłem do sąsiadka, to ta cena po przeliczeniu na nasze jest jednak normalna. RS6 Plus 4 sztuki za płotem od 105 do 138. Podsumowując C5, ta generacja potrafi być w zwykłej wersji najgorszą rzeczą, jaką możemy sobie wyobrazić, ale też i potrafi być całkowitą tego odwrotnością i być przecudnym autem pod każdym względem. Z Avantem i jego wyglądem nie ma problemu, bo jest no przyzwoity. Ale sedan potrafi zrobić mocną metamorfozę przez parę drobiazgów z tyłu. Można nawet powiedzieć, że mi się z lekka spodobał. Ale odpowiadając, czy jest to godny następca T4, uważam, że patrząc wyłącznie na zwykłą wersję, to no nie do końca. Ale jeśli uwzględnimy S6 i RS6, to bez wahania możemy powiedzieć, że tak. Tak samo bez wahania powinieneś zostawić suba z dzwonem, by od razu dostawać informacje o kolejnym odcinku. Z góry dziękuję i do zobaczenia. See you later. Witam, witam. Dzisiejszym tematem będzie najbardziej poprawna A6.
czyli generacja T6. Standardowo zachęcam do wyrażenia opinii o filmie, jak i o samej T6. Przy okazji, nie zapominając o zostawieniu suba z dzwonem, bo jeszcze nas czeka generacja T7. Także zaczynamy. Linki macie w opisie. T6 produkowana była od lutego 2004 roku do czerwca 2011. Na dworze Avant pojawiło się już tak standardowo rok później, czyli w 2005. Lifty były dwa. Pierwszy odbył się w drugiej połowie 2006 roku i bardziej dotyczył poprawek, tzw. niedociągnięć wieku dziecięcego. A oficjalny, taki bardziej zaawansowany lift, był pod koniec 2008, a dokładniej we wrześniu. Poza zmianami w gamie silników mamy nowe zderzaki, reflektory ze światłami dziennymi, światła przeciwmgielne prostokątne, kierunki boczne przeniesione na lusterka, które są też większe, lampy z tyłu, a sedan dodatkowo ma przestylizowaną klapę. Diesle mają proste końcówki wydechu, dodano chrom u dołu drzwi, chromy na przycisku odręcznego i przełączniku od lusterek, bardziej rozbudowany komputer w liczniku, jasny plastik zabudowy zegarów i MMI, ale aluminium zamiast grafitowego. Wygląd tej generacji jest piękny, przez swoją poprawność. Nie mogę się przyczepić jak w cepionce, że jest całkowicie okrągły, że aż brzydki. T6 wygląda bardzo zgrabnie pod każdym kątem. Zastosowanie tak masywnego grilla w Audi było na moje strzałem w dziesiątkę. Sprawia to, że T6 nie wygląda tak szaro i nudno jak poprzedniczki. W konfiguracji rodzina. Ale sedan to o panie. Panie, idź pan w chuj. No to jedynie pokazuje, że Audi to jedynie nadwozie Avant. I to widać nawet na rynku. Bo z 900 ogłoszeń, 600 to jest nadwozie kombi. A co z tym sedanem było nie tak? Shell Lift ma lampeczki z tyłu jak C5. Owszem, nie ma tutaj tyle zaokrągleń, ale ta listwa chromowa przez całą klapę, no to nie jest to. Zdecydowanie. I do tego klapa po bokach jest tak ucięta. No odpychaj to mocno. A po lifta poprawili. I to znacznie. Ale no, widząc takiego zgrabnego Avanta, wybór no nie powinien być ciężki. Ale wiadomo, gusta gościki to jest tylko moja opinia. Wnętrze to tutaj względem C5 zadziało się bardzo dużo. Bardzo dużo. Ale wyłącznie na plus. Deska jak w C4. Czyli konsola jest zwrócona w stronę kierowcy, ale też ma wyraźną linię, która kończy się daszkiem licznika. Podobny wzór dali oczywiście w A4, B8, ale no znacznie gorzej to wygląda. Jedyny minus w wnętrzu C6 jest obsługa multimediów, ale no niestety trzeba to jakoś zaakceptować, bo w C7 nie jest lepiej. Niby mniej przycisków, ale dodali dotyk z cyframi od 1 do 6, więc no sterowanie w C6 jednak nie jest złe. A system, którym sterujemy, nazywa się MMI, czyli Multimedia Interface. Jest to system, który kontroluje rozrywkę, czytaj radio, nawigację, jak i ustawienia samochodu, chociażby zestrojenie zawieszenia. Do tego bardzo rzadko spotkamy C6 z manualną klimą, bo u nas na polski salon automatyczna była w standardzie. Także no w mojej opinii, patrząc na wygląd i wnętrze, wątpię by ktoś powiedział: łe, sąsiad, ale żeś dziadostwo kupił. Ale jeśli to powie patrząc pod maskę, no to może serio wiele się nie mylić. A pod maską, która swoją drogą jest ameliniowa, tak samo jak i błotniki przednie, mamy jednostki no raczej ciekawe, bo zbiornik dalej jak w C4, czyli 80-litrowy. Najmniejsza, jak i jedyna jednostka czterocylindrowa, oczywiście benzynowa, to 2.0 TFSI o mocy 170 koni. Dalej już mamy tylko V-ki. V6, 2.4 na wtrysku MPI 177, 2.8 FSI, czyli na bezpośrednim już 190, 210, 220, 3.0 TFSI, ale to już nie takie zwykłe 3.0, bo jest to jednostka, którą współdzieli z B8, a dokładniej to z S4 i S5, czyli te 3.0 jest doładowane kompresorem, ale oczywiście SK ma większą moc, a tutaj dali 290 koni i aż 420 Nm. Dalej mamy 3.2, 249, 255 i 265 koni. A ósemki rozpoczynają dwie jednostki o pojemności 4,2 litra. Do 2006 była 40-zaworówka MPI o mocy 335 koni, a później wprowadzono 32-zaworówkę na wtrysku bezpośrednim, podnosząc tym samym moc na 350 koni. Diesle to 2.0 TDI, początkowo na pompowtryskiwaczach o mocy 136 i 140 koni. Po lifcie nano wtrysk Common Rail i mamy do dyspozycji 163, jak i 170 koni. V6, 2.7,
trzech wariantach mocy: 163, 180 i 190. No i taka wisienka na torcie 3.0, które miało aż 4 warianty: 211, 225, 233 i 240 koni. Zaczynając od Disney, 2.0 sens ma jedynie na Commonrailu, bo nie dość, że pali mniej, to i ma lepsze osiągi. Pałki dieslowskie są bardzo dobre. Są mocne, mało palą, jakie mają bardzo dobrą kulturę pracy. Ale, no i się zaczyna. Obie fałki mają już pseudoekologię, do tego rozrząd, na który brak uważać. A w 3.0 problem z nim został teoretycznie rozwiązany w wersji 140-konnej. Wymienić rozrząd to nic trudnego oczywiście, nie? U siebie mogę to zrobić tak o, tylko że tutaj jest to umiejscowione z tyłu, co no podnosi koszta u mechanika, bo brak jednak wyjąć cały silnik. Do tego komplet rozrządu składa się z, uwaga, 4 napinaczy, łańcuchów, 3 ślizgów i 4 kół sympatych. Nie chodzi tutaj, że jest to ciężkie do zrobienia, bo na spokojnie dałoby się zrobić, ale no właśnie na spokojnie, dlatego w warsztacie za ilość godzin trochę zapłacimy. Do tego też dochodzą wtryski, turbo, dwumasy, tiptroniki, multitroniki. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty. Nikt nie powiedział, że te jednostki są tanie, ale i tak są warte uwagi. Benzynowo z utrzymaniem też nie jest wcale lepiej. 2.0, no i jeszcze ma te swoje problemy z olejem i gładzią cylindrów. Najczęściej można słyszeć, że spoko są 2.4 i 4.2, bo z racji wtrysku MPI są bardzo dobre pod LPG, ale do reszty nie ma jakichś większych zastrzeżeń. Jedynie brak mieć świadomość, że tanio nie będzie. Jak i trzeba pamiętać, by nie brać samej ośki ze skrzynią Multitronic, która nie wiem czemu, bo takim bagnie w sepiące, nie została wycofana. Od roku modelowego 2009 A6 z napędem Quattro posiadała podział momentu obrotowego 40:60, zamiast 50-50, ale to tak w ramach ciekawostki. Osobiście mam bardzo dobrą opinię o 3.0, bo nieraz w takiej C6 siedziałem. I no... Tak zapierdala. Dopóki rozrząd się trzyma, brak korzystać. A później no dla wielu koszt naprawy jest za wysoki i wolą wystawić na sprzedaż. I właśnie a propos oferty. Reklama. Zachęcam do sprawdzenia serii vlogów, która dotyczy budowy E46. Wszystkie filmy macie ładnie w tej playliście. A odnośnik o tutaj u góry. Daj szansę i zerknij na chociaż jeden materiał. Z góry dziękuję. Sterki C6 głównie związane są z elektryką, której tutaj no nie pożałowali. To wiąże się z awarią czujników, sterowników, jak i regulatora napięcia. S-Line to 2 pakiety. Exterior, czyli zewnętrzny, który zawiera inne zderzaki, grill, listwy progowe, emblematy. Oczywiście przedlift i polift się różni, także tutaj jest przedlift. S-Line Plus, czyli zawias minus 30, większe tarcze, felgi 18, czarna podsufitka, fotele sporty z emblematem i kierownica. Allroad, to już nie to samo co w C5. Wersja ta została w wielu aspektach odterenowiona, ponoć z powodu pojawienia się SUV-a Q7. Ta wersja Allroada względem poprzednika ma zmniejszony próg wejścia, zejścia, jak i prześwit, czyli najważniejsze aspekty jeśli chodzi o teren. Ale za to pozostał napęd Quattro z podziałem 50:50, jak i zawieszenie pneumatyczne, które tutaj zostało trochę rozbudowane. Maksymalnie mamy 18,5 cm prześwitu, ale po przekroczeniu prędkości 35 km na godzinę automatycznie obniża się o centymetr, a po przekroczeniu prędkości 80 km na godzinę obniża się o kolejne 1,5 cm. A po 120 km na godzinę mamy już prześwit 12,5 cm. A no i w tej wersji już nie mamy reduktora, który występował w manualnej skrzyni C5. Silniki do wyboru to jednostki FSI 3.2, 4.2, 3.0 to FSI, a diesle to 2.7 i 3.0, ale 125-konny. Skrzyniowo to 5-biegowy manual i Tiptronic. A w S6 była tylko skrzynia Tiptronic, ale jak się idzie domyśleć, było to spowodowane sporą mocą. SK tej generacji produkowano od 2006 do 2011 roku, a pod maską jest bardzo grubo. Jednostka o pojemności 5,2 litra. W układzie V10, który powstał na bazie 4.2 V8, ale często się słyszy, że ten motor jest bardzo podobny do tego, który znajdziemy w Lamborghini Gallardo? Nie wiem. Lamborghini Gallardo. Jednostka ta ma moc 435 koni, 540 Nm, w zakresie 3000 do 4000 obrotów na minutę. Do tego zmienne fazy rozrządu na zaworach dolotowych, jak i wylotowych.
dzięki czemu ważąca aż 1910 kg SK rozpędza się do pierwszej setki 5,2 sekundy. Od roku modelowego 2007 SK miała Torsena z asymetrycznym podziałem momentu 40:60. A ten sam silnik spotkamy w S8 D3, ale z mocą oczywiście większą, bo to SK, czyli 450 koni. Wygląd S-ki, jak już nas przyzwyczaiły poprzednie generacje, mocno nie odbiega od S-Line'a. Zderzaki są bardziej napompowane, a z tyłu mamy 4 spluwy. Z przodu natomiast mamy ciekawy smaczek, a mianowicie S6 ma zderzak przedni podobny do przedliftowego S-Line'a oraz nie ma LED-ów w lampach jako światła dzienne, ale w A6 dawano 6-diodowe, a tutaj są 5. I miało to świadczyć o tym, że pod maską mamy V10, że 5 plus 5 to 10. Matematyka. A w środku dekory, jak i tunel środkowy, czyli no taki dość spory kawał plastiku, mogły być z aluminium, karbonu, drewna, jak i w pianobleku. No jak to chciał, tak miał. Fotele zwykłe sporty, co trochę mi nie pasuje do tak mocnej wersji, a oboje kubły ze zintegrowanym zagłówkiem i logiem S6. To jest spoko. Poza tym oczywiście logo na kierownicy, liczniku, jak i progach. Ale wiadomo, S6 nie była takim progiem możliwości inżynierów Audi, a dokładniej Quattro GmbH, bo w końcu oni zajmowali się takimi rarytasami jak RS6. Produkowana była od grudnia 2007 roku do września 2010 i powstało ich łącznie 8000 sztuk, z czego 6,5 na dwozie Avant. Brak też zaznaczyć, że RS-ka nie szła na rynek amerykański. Silnik, który tutaj mamy, to 5.0 V10, czyli no mniejsza jednostka niż S6, tylko że mam tutaj turbo doładowanie, a dokładnie to biturbo, czyli pełna moc w całym zakresie obrotów. 579 koni, 650 Nm. Dostępne od 1500 do 6250 obrotów na minutę. A przypomnę, że w S6 5.2 było wolnosące i maksymalny moment mieliśmy między 3 a 4000 obrotów. Więc różnica jest ogromna, wręcz kolosalna. Ta jednostka powstała na bazie silnika z S6. Tylko że tutaj jest chyba wszystko inne, bo ponoć aż 400 elementów jest tutaj inne niż w 5.2. Żeby was uświadomić, jakim RS-ka była potworem, wymagała ona dochodzenia 4 wentylatorów, jak i aż 7 chłodnic. Tak, 7 chłodnic. I z taką mocą, przy wadze 2100 kg, Avant pierwszą setkę osiągał w 4,6 sekundy, a 0,200 w 12,7. Do tego Tiptronic przyda Dynamic Shift Program, Drip Sport, łopatki i coś pokroju międzygazu, czyli że przetrzymuje otwarcie przepustnicy podczas dawania wyższego biegu. Napędy to dwa otwarte dyferencjały z elektroniczną blokadą. Do tego mamy zawieszenie DRC, które już omawiałem przy C5, ale no w skrócie utrzymuje ciągłą stabilność karoserii, by nie przechylała się w żadnej płaszczyźnie. Tylko że tutaj ten układ ma trójstopniową regulację działania. No i zapomniałbym dodać, że ta jednostka jest podatna na przyrost mocy. Pokroju 740 koni, 1000 Nm. Z wyglądu poza poszerzeniami, to jest standardem wersji RS, wygląd zderzaka przedniego ma kształt podobny do tego z S-Line'a poliftowego, ale oczywiście jest masywniejszy i ma większe wloty, z powodu oczywiście zapotrzebowania na chłodzenie. Z tego właśnie powodu też przeniesiono światło dzienne do reflektorów jak w poliftowej A6, tylko że nie mogli dać już 5 diod, bo były w S6, więc dali 10 w jednej lampie. W środku mamy oczywiście logotypy, na liczniku, na progach, jak i kubełkach, a najbardziej się rzuca w oczy kierownica, która ma wzór jak w C7. Istniała też wersja RS6 Plus, która nie jest takim plusem jak w C5, bo podnosiła jedynie blokadę prędkości do 33 km na godzinę, a w środku deska jest obszyta skórą i było ich jedynie 500 sztuk. Ale mam nadzieję, że coś przeoczyłem i ta wersja dawała serio coś więcej. Więcej też myślałem, że kosztują takie A6, a tu proszę, kupimy taką generację od 10 tysięcy, ale spokojnie, bo ze skrzynią Multitronic, także definitywnie trzeba więcej odłożyć, a najdroższe są za 55 tysięcy. W tej kwocie są 3 oferty, każda z nich jest ze Szwajcarii, silnikiem 3.0 TDI i od jednego handlarza. S6 mamy tylko 5 ofert, od 30 do 70 i nie są to kwoty zaniżone, bo u sąsiada oferty są podobne. RS6 też jest 5 ofert, od 125 do 150, a wersja Plus za 180 tysięcy. Podsumowując, no brak powiedzieć, że C6
jest totalnym kozakiem, stawiającym bardzo wysoko poprzeczkę. Wygląd, wnętrze, komfort, osiągi, ale też i koszta utrzymania. Dlatego to zdecydowanie nie jest auto dla pierwszego lepszego Kowalskiego. Jeszcze przy A6C Zero Diesel nie jest aż tak źle, patrząc na taką S-kę czy RS-kę, gdzie kwoty są znacznie większe. Dlatego ten klekot cieszy się sporym wzięciem, bo w mniejszych kwotach eksploatacji potrafi również dać trochę adrenaliny z jazdy. Tylko jeśli z czasem chciałbyś większą moc, to no już rodzi się znacznie większe ryzyko na zbędne koszta. I na to jest tylko jedno rozwiązanie. Kupienie konkurenta, czyli E60, z silnikiem diesla M57, który no jest wręcz stworzony do modyfikacji. Stworzono też następcę C6, ale to już będzie temat na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że udało mi się spełnić Twoje oczekiwania, zostawisz suba, jak i wyrazisz swoją opinię o tej generacji. A może też masz propozycję, o jakim aucie nagrać. Zapraszam do interakcji, bo z chęcią poczytam, co macie do powiedzenia. A jeśli masz jakąś informację o C6, której nie wypowiedziałem, a jest dość ciekawa, to komentarz przypnę. Także do zobaczenia w kolejnych materiałach. See you later. Witam. Nadeszła pora na generację C7, czyli ostatni odcinek o Audi A6. A jeśli interesują Cię poprzednie generacje, to odcinki już się pojawiły i są w jednej playliście. Tak samo sytuacja wygląda z Audi A4. Także standardowo nie zapomnij o strzeleniu suba, wyrażeniu swojej opinii o filmie, jak i samej A6, no i jeszcze zerknij na spis, bo tematem tutaj nie jest tylko A6. Także zaczynamy. Linki macie w opisie. C7 produkowano od stycznia 2011 roku do 2018, a lift był w 2014 i zmiany są wręcz niezauważalne, ale mamy szerszy grill, nowy kształt zderzaków, rogów, do tego lift jest dłuższy o 17 mm, lampy zostały przemodelowane i mają inny wzór LEDów, zmiany w gamie silników, nowe rozwiązania w systemie MMI. Do tego w 2016 dodano parę bajerów do wyposażenia opcjonalnego, ale no liftem tego bym nie nazwał. Stylistycznie, no bez porównania, to jest najładniejsza generacja, bo sylwetka ma dość zadziorne kształty. To trochę odbiega od tego, do czego przyzwyczaiło nas Audi. Nawet i w sedanie wygląda to dosyć ładnie. Z tyłu mamy ładnie zarysowane kształty, a na klapie jest ala ducktail. Nie ma do czego się przyczepić. Nawet na siłę nic nie wymyślę. Jest tak jakby nowocześnie, elegancko, ale i agresywnie, czego w zwykłych wersjach Audi do tej pory nie uświadczyliśmy. Wnętrze to jest trochę inna bajka względem poprzednika i no dla mnie lepiej wyglądało właśnie w C6. Deska tutaj ma bardzo dużo zaokrąglonych linii, a główna idzie od boczku drzwi przez całe podszybie do drugiego boczku. Później mamy tak samo zakończony dekor przed pasażerem. Dalej nawiewy środkowe. Dalej daszek licznika, który łączy się z nawiewami i tworzy znowu ten sam kształt. A na dopełnienie tego, jeśli mamy lepszą wersję, która ma head-up, to no wygląda to niezbyt ciekawie. Takie duże pudło, które nie pasuje kształtami do deski. Tunel środkowy jest masywniejszy względem poprzednika oraz zawiera uproszczoną liczbę przycisków do sterowania multimediami, ale nadal nie wiem, do czego służą przyciski od 1 do 6. Mimo tego brak zaznaczyć, że jest świeżo, no jest. Nowocześnie też. Mamy ekran na desce, jak i na środku licznika, który ładnie zapełnia przestrzeń między tarczami. Jest premium? No jest. Jakość dobra, różne konfiguracje wykończenia, do tego w opcji nagłośnienie Bang & Olufsen, które jest dość ciekawym bajerem. Jednak z silnikami aż tak ciekawie nie jest jak u poprzedników, bo można odczuć idący już downsizing. Zbiornik zmniejszono na
65 litrów, czyli 15 mniej względem T6, a to już nie jest mało. Zaczynamy od 1.8 i mocy 190 koni. 2.0, 180 i 252 konie mechaniczne. 2.8 V6 o mocy 204 koni. 3.0 TFSI, ale uturbowane kompresorem, o mocy 300, 310 i 333 koni, w zależności od rocznika. Dalej już mamy diesle, które mają dość dużo wariantów mocy. 2.0 TDI od 136 do 190, a 3.0 V6 od 190 do aż wersji biturbo, która nazywana jest również BTDI, o mocy 326 koni. Jeszcze na szybko zahaczymy o skrzynię. Multitronik tutaj był nadal spotykany w słabszych jednostkach. Hiptronika zaczęto zastępować skrzynią S-Tronic, czyli DSG, i spotkamy go jedynie w klekocie 3.0 biturbo, bo skrzynia S-Tronic wytrzymuje tak do około 600 Nm. Wszystkie benzyny są na wtrysku bezpośrednim, także sugerować się, gdzie taniej założymy LPG, no nie ma jak. 1.8 to trzecia generacja, która jest praktycznie nieawaryjna. 2.0 180-konne to druga generacja, czyli jeszcze jest lipnie. Rozrząd, który jest na łańcuchu i wytrzymy tak około 2000, a wymiana nie jest tania. Nadal mamy ubytki w oleju, ale poza tym jest dynamiczny i mało pali. Mocniejsza wersja to już trzecia generacja, czyli silnik pozbawiony wad. Zmienne fazy rozrządu na obu wałkach, nowa głowica i tłoki. Tylko żeby nie było idealnie, ten wariant mocowy montowano tylko z multitronikiem. 2.8 jako jedyne w C7 jest nieuturbione, jak i najmniej awaryjne. Tylko brak oczywiście uważać na tanie egzemplarze, bo zaniedbane 2.8 może być kosztowne. Oraz trzeba omijać multitronika, który właśnie był opcjonalny dla tej jednostki. 3.0 z kompresorem jest bardzo dobre, ale brak liczyć na większe koszty utrzymania. Jako ciekawostka, sedan sprowadzony z Ameryki będzie miał 8-biegowy Tiptronic zamiast S-Tronica. Z klekotem V8 sytuacja jest trochę lepsza względem tego, co było w C6. Rozrząd jest mniej awaryjny, ma teraz 2 zamiast 4 łańcuchów, ale i tak, jak się posypie, będzie drogo. Tak samo nie ma co narzekać na dynamikę, kulturę pracy, jak i spalanie, bo są one zadowalające. A 2.0 TDI, no wystarczy dbać, tak samo jak z 3.0, czyli olej na czas, jak i raz na jakiś czas zrobić płukankę wtrysków, bo uczulone są one na brud. Usterki w tej generacji to oczywiście elektryka, której jest tutaj bardzo dużo, a głównie to elektryczne otwieranie wlewu paliwa, problemy z wyświetlaczem, który potrafi się sam schować, jak i w ogóle nie wysuwać, awaria anteny systemu nawigacji, automatyczna klapa bagażnika, a do tego pękające kosze lamp. Reklama. Zachęcam do sprawdzenia serii vlogów, która dotyczy budowy E46. Wszystkie filmy macie ładnie w tej playliście, a odnośnik o tutaj u góry. Daj szansę i zerknij na chociaż jeden materiał. Z góry dziękuję. S-Line Exterior. Bardziej zadziorne zraki, jak i dyfuzor w kolorze platynowo-szarym. Logotypy na błotnikach, klotka w awancie, listy progowe z logiem. Ale jeśli mamy pakiet oświetlenia ambiente, to są one bez loga. Pakiet sportowy S-Line. 18-calowe felgi z silnikami 4-cylindrowymi, a 19-ki z V-kami. Zawieszenie obniżone o 30 mm, logo S-Line na błotnikach, listy progowe, ale sytuacja jak wcześniej mówiłem, czarna podsufitka, sportowe fotele z trzymaniem bocznym, z logiem S w oparciu i elektryczną regulacją lędźwiów. Kałka zmiany biegów, kierownica i boczki tunelu środkowego obszyte czarną skórą. A kierownica oczywiście jest trójramienna. Dekory, jak i tapicerki są już indywidualnie konfigurowane. Dalej mamy wersję L, która też występowała w T6 i szła na rynek chiński, a była to po prostu A6 z dłuższym rozstawem osi. I to tyle. Dalej też coś totalnie niewartego uwagi, czyli hybryda, która powstała na bazie 2.0 TFSI o mocy 211 koni, a do tego mamy silnik elektryczny, to łącznie nam daje 254 konie. Akumulator litowo-jonowy ma 40 kW. Połączyli to z 8-biegowym Tiptronikiem. To jest takie kozackie, że jadąc 60 km na godzinę na samym silniku elektrycznym przejedziemy w okolicy 3 km. Ach, szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę. Korzyści z tego połączenia są prawie że niewidoczne. Ale no, była hybryda? Była. Tak samo była wersja Black na Wielką Brytanię. Czyli zawierała całkowity dechrom, jak i czarne wnętrze z nagłośnieniem Bose. Pora na coś ciekawszego, czyli All Road. Wysprzedaży od 2012 roku. Ta wersja wyróżnia się tym, że posiadała wzmocnienie konstrukcji, wygląd, jak i parę smaczków związanych z jazdą po cięższym terenie. Z wyglądu jak w poprzednikach, nakładki plastikowe i inne zderzaki, które tutaj mają więcej tego alachromu, który jest też na progach,
grill jest cały chromowany. No jakby te nakładki plastikowe się pomalowało, to bym powiedział, że to jest wersja prestiżowa, a nie trenowa. Prześwit dzięki pneumatyce może wynosić aż 208 mm, a maksymalnie możemy zejść do 142 i w dodatku usztywnić, dając bardziej sportowe wrażenia. Bo pod maską mamy jedynie 3.0, TFSI, 310 koni i TDI, o mocy 204, 245 i 313 koni. A pod maską S6 w końcu coś więcej niż 3 litry, czyli 4.0 V8 i to na podwójnym doładowaniu. O mocy 420 koni, 550 Nm, od 1450 do 5250 obrotów na minutę. Po lifcie moc została zwiększona na 450 koni, a przy wadze 2305 kg Avant Zero zrobił w 4,6 sekundy, a sedan w 4,4 sekundy. Ten sam silnik z tymi samymi mocami spotkamy też w S7 i posiada takie bariery jak żeglowanie, system start-stop, dezaktywacja cylindrów, od tego jeszcze adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne i system dynamiki jazdy Drive Select. Wyglądu opiera się na S-Line, który wiadomo różni się między przedliftem jak i poliftem, a S6 względem tych S-Line'ów ma inny dyfuzor, 4 rury wydechowe, lotka na klapie, logo S6 jak i V8T, w środku kierownica, gałka i boczki tunelu środkowego, skórze, dekory aluminium, karbon, jak i drewno, dokładnie to jesion i warstwowy dąb. Fotele sportowe z logiem S6, jak i w opcji komforty i sporty ze zintegrowanym zagłówkiem. No powiedz, że to auto nie jest piękne. Dla mnie S6 po lifcie to najładniejsze kombi, jakie widziałem. Ale to nie znaczy, że RS-ka też taka nie jest. Tylko no, jej przód jakoś nie trafia w moje gusta. RS6 C6 było cudne. A tutaj ten cały przód w kratkę, no tak średnio. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Do poszerzeń nadwozia mamy masywniejsze progi, tyłu czarny dyfuzor i dwie owalne spluwy. A na dachu lotka jak w S6. Pod maską mamy znowu 4.2, V8 Twin Turbo, ale z mocą 560 koni, 700 Nm, od 1750 do 5500 obrotów na minutę. Dzięki czemu RS-ka przy masie 2250 kg 0-100 robi w 3,9 sekundy, a V-Max można było sobie kupić. Pakiet Dynamic dawał 280 km na godzinę, a Dynamic Plus 305. Ta generacja jest szybsza względem poprzednika przez zmniejszoną masę własną, chociażby dlatego, że mamy V8 zamiast V10. Dyferencjał w C7 może przenieść do 70% momentu na przód lub do 85% na tył. Zawieszeniowo mamy znowu system DRC z 3-stopniową regulacją, który redukuje przechylenie nadwozia. Powstała jeszcze wersja nie plus, a wersja performance z mocą podniesioną na 605 koni, 750 Nm. 0-100 osiąga w 3,7 sekundy, a 0-200 w 12,1. Względem S-ki tutaj mamy skrzynię Tiptronic, bo S-tronic raczej by nie wytrzymała takiej mocy. I w tym temacie właśnie jest parę zastrzeżeń do C7, a mianowicie napędy, które właśnie tej mocy nie wytrzymują i tak oto właśnie pękają. Tak samo trzeba postąpić ze świnką skarbonką, jeśli chcemy kupić tą generację A6. RS-kę przedliftową kupimy za 195 tysięcy, a najdroższa jest za 390 tysięcy. A od razu za nią mamy wersję tuningowaną przez MTM, który podniósł moc na 644 konie i 888 Nm. Co ciekawe, S6 w Polsce mamy mniej na sprzedaż niż RS-ek. I taką S-kę kupimy od 169 tysięcy do aż 257 tysięcy i 70 zł. Tak podali, tak mówię. Wersję Allroad znajdziemy od 66 do 240 tysięcy, a zwykłą A6 mamy już od 47 tysięcy do 220. Kwotowo, no rozbieżności są spore, a niecała połowa ogłoszeń jest do 80 tysięcy, ale do tej kwoty może być ciężko znaleźć coś naprawdę dobrego. Ta generacja no swoje kosztuje, ale zdecydowanie jest warta takich pieniędzy, bo daje bardzo dużo. Tylko najważniejsze, żeby unikać skrzyni Multitronic, jak i okazji, bo z autami powypadkowymi może być nieciekawie pod względem kosztów, bo mamy tutaj bardzo dużo technologii, jak i wiele modułów jest przypisanych winem, także tak o sobie ich nie podmienimy, tylko brak jeszcze je programować. Także no w mojej opinii, jeśli masz kupić coś do 80 tysięcy,
to lepiej kupić C6 i mieć spokój. No chyba, że chcesz kupić C7 z jakimś 2.0 TDI. To powinno się coś znaleźć. I tym akcentem kończymy serię odcinków o Audi A6. Ale mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej. I dowiemy się czegoś razem o innych modelach, jak i zbudujemy tą bawareczkę. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji i zerknięcia na Patronite'a. Link macie w opisie. See you later.